Gościem Polska Kadra TV jest najlepsza obecnie polska skoczyniec wyż, czyli Kamila Liczwinko. Kamila, jak zdrowie? Mówię to po pierwsze, bo ponieważ wiem, że na mistrzostwach Polski mocno trzymała się za stopę. To prawda, dokucza mi lekki ból stopy, ale liczę na to, że już na konkurs w Zurychu będę zdrowa i ten ból będzie mi dokuczał. Na szczęście jest o tyle dobrze, że to nie powoduje żadnych braków treningu, mogę wszystko robić. Jedyny ból odczuwam przy stawianiu nogi do odbicia, ale i z tym sobie radzę, bo dzisiaj jestem po treningu technicznym i naprawdę jestem zadowolona. Właśnie jak wyglądają te przygotowania teraz do Mistrzostw Europy? Nad jakimi aspektami w szczególności pracuje skoczność, czy tylko również te aspekty siłowe są ważne i techniczne? Nie, pracujemy nad wszystkim. Mamy jakiś tam swój ustalony rytm, już sprawdzony przed Mistrzostwami Świata w Sopocie. I trenujemy nad siłą, nad skocznością, jak i nad szybkością i oczywiście nad elementami technicznymi, więc tutaj wszystko musi się złożyć, aby wyszedł dobry skok w Zurychu. U skoczków zwyż jest tak samo jak ze skoczkami narciarskimi, czyli chyba najważniejsze jest oddanie dobrego skoku. I to jest chyba tak naprawdę najważniejsze. Tak, to prawda. Tutaj decyduje to, jak się odda skok technicznie. Jeżeli się go odda dobrze, to wtedy, tak jak w moim przypadku, nie ma możliwości jakiejś tam, nie ma mowy o jakimś bólu i w ogóle, a wtedy się wie, że jeżeli się jest przygotowany dobrze technicznie, to wtedy konkurs się potoczy po odpowiednim torze i po dobrej myśli. W tej grupie, które w tej chwili, znaczy twoich rywalek, które skaczą na Mistrzostwach Europy, jest ogromny ścisk. Jak sądzisz, jak to może właśnie przebiegać w Zurychu cała konkurencja? To prawda. Poziom jest bardzo wyrównany i między 190 a 2 metry jest duży ścisk, ale tak samo było na hali. Ten poziom jest wyrównany, ciężko wyłowić tutaj jakąś faworytkę, więc imprezy mistrzowskie na pewno rażącą się swoimi prawami. Tutaj już oprócz tego trzeba być bardzo mocnym psychicznie. I tutaj Zurych wszystko zweryfikuje. Eliminacja, później finał. Ja liczę na to, że pójdzie po mojej myśli i będzie tak jak bym chciała. Skaczecie razem z Justyną Kasprzycką na tym naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To się między innymi porównuje do sytuacji z Moniką Pyrek i Janą Rogowską swojego czasu w skoku o tyczce. Napędzacie się w trakcie startu? Motywujecie się? Na pewno tak. Ja już wiele razy podkreślałam, że z Justyną poza skocznią jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, a na skoczni jesteśmy rywalkami. Ja podejrzewam, że ona mnie, ja ją traktuję tak jak każdą zawodniczkę na skoczni, czyli jako swoją rywalkę. I to chyba takie zdrowe podejście.